Proszę tablicy Państwa, tu od godziny prawie mówią o tabliczce mnożenia. Jak dziecku nie wchodzi, to nie ma co, bo to może być artysta. Jak ktoś jest dosłowny na punkty policzony, ja wiem, że handlarzom żydowskim jest ten intelekt, taki zmysł przeliczenia z groszy na grosze. Ale gdzie Państwa, są różni artyści, którzy są pod wrażeniem księżyca, pod wrażeniem słońca, koloru, są rozmarzeni, bujają w obłokach. Artysta zawsze buja w obłokach. To więc przy okazji tej całej serii naszego tutaj, tych audycji, komentarzy w Radiu Tok FM Eurokoncita, Barbie Baby Langstrom Extra, proponujemy w ogóle, żeby sferę kultury, galerię zabrać Żydom, bo ja słyszałam i nic tu na siłę nie mówię, nie myślę, słyszałam, czy widziałam się, że całe Ministerstwo Kultury, galerie, cała kultura jest okupowana przez Żydów. No to więc takie coś słyszałam. Słyszałam też od Janka Maciejewiczka, żeby mieszkania nie oddać Żydowi. Absolutnie, pod żadnym pozorem. I umarł właśnie na zawał serca, gdy to powiedział, zabrało go pogotowie. Zresztą sam zadzwonił na pogotowie i napisał kartkę, żeby się modliła do Matki Boskiej Ostrobramskiej. Sam to napisał, proszę Państwa, i następnego dnia, właściwie w nocy, 4:10 umarł. I powiedział, żeby mieszkania nie oddać Żydowi. Ale ja mówię oczywiście, że o czym innym, o kulturze, że cała kultura jest w ich władaniu, żeby nie dać. No to po prostu, żeby to było wyrównane, żeby to był ktoś, kto się na kulturze zna, a nie na matematyce jako taki, nie jest handlarzem, nie jest tylko takim, który umie sprawnie matematycznie coś przeliczać. Bo ja wiem, że we Francji żydowskiej, proszę Państwa, matematyka jest na bardzo wysokim poziomie. Taka Jaśka Siwa w Carcassonne się urodziła i ona mówiła, że coś ty tam, matura z matematyki we Francji to jest wyżej, jak jesteś na matematyce na Uniwersytecie Warszawskim. To przy okazji tematu, że Uniwersytet Warszawski tak nisko spadł, albo to może nam się wydaje, że nisko spadł, bo on zawsze nisko był. Musicie wiedzieć, że jest kultura na bardzo niskim poziomie i psychologia by się przydała tym absolwentom Uniwersytetu Warszawskiego. Jakaś pedagogika, logiczne myślenie, czyli psychologia, stara psychologia by się przydała. A oni mówią o tej, tu pozbierały jakieś dzieci, pozbierali dzieci zdolnych bardzo i po co to pokazywać, że ktoś jest lepszy z matematyki od kogoś innego? Po co to pokazywać? Ludzie są różni, na tym polega kultura. Ja nie mogłam być udziału z tych powodów. Pani od plastyki, i myślę, że Wojtek tutaj powinien pamiętać, bo za co zadawałeś pytanie pani od plastyki. Pamiętasz, jakie to było pytanie? Dokładnie, nie pamiętam tego. Pamiętam, że dałem bardzo dużo liczb, takich przypadkowych zupełnie, a pomiędzy nimi gdzieś tam przypadkowo zero. No i pytanie, kiedy się odpowiedź. Tam chodziło o to, nie mnóż przez zero, czy taka jakaś tam... Mnożyć nie wolno, mnożyć można. Mnożyć można, ale jak mnożyć przez zero, to wynik obejmuje się. No dobrze, i teraz słuchajcie, bo zawsze też o to pytam, a rodzice, że się też maguje się z tej tabliczki mnożenia, czy nie? Nie, no rodzice już znają. Myślę, że znają. Bo twoje rodzice są matematycy, rozumiem, tak, czy nie? Nie, moi rodzice nie są matematycy. Z zawodu, ale matematykę dobrze znają. A twoi pola? Z zawodu nie są, ale mój tata i mama, tata bardzo dobrze znają. No dobrze, i teraz na koniec, bo zawsze o to pytam, słuchaj, bo tylko ci zacznę. Jakbyś był właśnie takim ministrem edukacji, to co byś tak zrobił, że w tej szkole było trochę fajniej? Co takiego jest, co tam trzeba byłoby zmienić, twoim zdaniem? Nie wiem, nie zastanawiałem się nigdy nad tym, no ponieważ... A nie masz czegoś takiego przy rodzicach, że już no to jakby się zmieniło, to byłoby znacznie lepiej. Znaczy, czasami tak myślę. Ale o czym? No właściwie, czasami myślę, żeby było trochę mniej prac domowych, no ale przecież prace domowe muszą być, no bo jak ktoś chce kimś zostać w przyszłości, no to musi się uczyć. Czyli trochę mniej prac domowych. A jeżeli chodzi o nauczycieli, byś chciał, żeby oni tak jakoś inaczej z sobą rozmawiali, albo coś inaczej robili, albo gdzieś jakoś, no, co byś chciał? Szkoła ma uczyć, a nie bawić. Czyli ty jesteś zadowolona? Tak, ja jestem zadowolona. A ty, Pola, jesteś taka, żebyś chciała zmienić? Nie, chyba nie. No, oprócz tego, że troszeczkę mniej prac domowych, ale dajemy radę. I
jedyna chyba rzecz to, żeby było więcej matematyki i polskiego. Moje ulubione dwa przedmioty. Proszę, ja się bardzo cieszę. Właśnie, tak, tak, tak. A pani coś wymieniła w szkole, takiego systemowego? Nie, mi się bardzo podoba. Zarówno w naszej szkole, jak i ogólnie nasz polski system. Matematyka uważam, że jest bardzo ważna i w naszej szkole prawie się dużo, bo jest 5 godzin. Ale mówi się właśnie, że w Wrocławiu jest matematyczna, zwłaszcza w Krotołówce. Znaczy, wie pan, to wszystko tak naprawdę zależy, pan tutaj powiedział wcześniej o tym, od tych telefonów i kalkulatorów. Ja nie pozwalam używać kalkulatorów i telefonów, które mają kalkulatory w sobie. Przede wszystkim liczymy pisemnie bądź w pamięci, bo to właśnie jakby procentuje później w takich sytuacjach, gdzie uczniowie mierzą się na przykład z zadaniem bardzo trudnym i dzięki temu te komórki szare właśnie gdzieś tam się odblokowują. Panie Redaktorze, zapomniałem zapytać, jakby ktoś chciał przystąpić do tego Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia, to jakoś prosto to się robi, tak? Że wchodzi na stronę i można się zarejestrować. Tak, wchodzi na stronę, trzeba się zarejestrować, otrzymuje się licencję od organizatora. Dziękuję serdecznie, bo nie zdążę was pożegnać. Wojciech Nowacki, dziękuję bardzo. Ola Czymski, dziękuję bardzo. I pani Renata Sierżanowska, bardzo dziękuję. Dziękuję. A wszyscy wysłannicy Szkoły Podstawowej nr 57. Informacje dnia. Jest 15.30. 15.30 na zegarze, czas na wiadomości lokalne RDC. Olaf Marzyński, zapraszam. Żeby było wygodniej, najpierw muszą być utrudnienia. Rozpoczyna się rozbudowa drugiej linii warszawskiego metra w kierunku Bemowa. Miasto podpisało właśnie umowę na budowę trzech stacji Płocka, Mniusz i Księcia Janusza. Mają być gotowe pod koniec 2019 roku. Wcześniej, niestety, duże utrudnienia dla mieszkańców. Już teraz zapowiada to burmistrz dzielnicy Krzysztof Strzałkowski. Duże utrudnienia będą dotyczyć przede wszystkim ulicy Górczewskiej. To też wymaga od innych instytucji miejskich dostosowania planu inwestycji i modernizacji ulic równoległych do Górczewskiej, czyli m.in. Kasprzaka, m.in. Obozowej, w taki sposób, żeby nie sparaliżować miasta. Szczegółowy harmonogram zamykania ulic i odjazdów poznamy w ciągu miesiąca. To nie jest prawomocna ani ostateczna decyzja. Będziemy się od niej odwoływać. Tak przedstawiciele Legii Warszawa odpowiadają na karę od UEFA za burdy kibiców. Europejska Centrala Piłkarska zamknęła stołeczny stadion na mecz Ligi Mistrzów z Realem Madryt. Wojskowi dopiero wystąpili o uzasadnienie tej decyzji. Dzięki niemu będzie wiadomo, czy klub został ukarany za okrzyki rasistowskie, czy za inne przewinienia. I jakiej argumentacji użyje przed sądem drugiej instancji, dodaje dyrektor Legii do spraw mediów Seweryn Dmowski. Postępowanie odwoławcze ma troszeczkę inny charakter niż postępowanie przez organy pierwszej instancji. To znaczy przedstawiciele klubu udadzą się do siedziby UEFA po to, żeby przedstawić całą naszą argumentację, wszystkie dowody, którymi dysponujemy. Na razie nie wiadomo, kiedy będzie to możliwe. UEFA nie ma bowiem w regulaminie terminów, jakich trzeba dotrzymać w procesie odwoławczym. Mecz z Realem zostanie rozegrany przy Łazienkowskiej 2 listopada. Najstarszy działający festiwal muzyki alternatywnej w stolicy już w niedzielę. Grand Festival Rup Reggae 2016, podobnie jak w minionym roku, odbędzie się w Wielkim Namiocie pod Pałacem Kultury i Nauki. Stanie on od strony ulicy Świętokrzyskiej. Współorganizator festiwalu Dariusz Majolek wymieniał na antenie RDC zespoły, które usłyszymy. Zespół The Rockers z Gdańska. Ciekawy o tyle, że oprócz tego, że są muzycy polscy, to wokalistami są. Jeden jest z Mauritiusa, drugi z Senegalu, trzeci jest z Niger. Potem będzie Rootsman. To jest młody zespół, ale już uznany. Immanuel, który będzie właśnie jako trzeci. No, to jest oczywiście legenda niekwestionowana. Oprócz tego swoje 20-lecie będzie świętował zespół Canopians. A na finał Kevin Grant z Jamajki, związany z przeszłości z zespołem Musical Youth. Bilety w cenie 35 i 40 zł w dniu koncertu. RDC, radio dla Ciebie. Trochę jaśniej w Warszawie, słońce przebiło się przez chmury, jest dzisiaj ciepło na termometrach 23 stopnie, ciśnienie za to cały czas spada, już teraz poniżej 1200 hektopaskali.
po Warszawie można jeszcze jeździć w miarę spokojnie, ale ta chwila jednak wkrótce zacznie gęstnieć. Już teraz korek na kwadrans w Dolinie Kurzewieckiej w kierunku Alei Sikorskiego. Poza tym ciasno na ulicy Stopiel. Zator utworzył się w okolicach ronda 40-latka, na szczęście nieduże. Spowolnienia na Okopowej, Krzyckiego, w Alei Niepodległości. Czym dalej krakowskie na złotówkach, na razie spokojnie. W komisji szacującej sprawy będzie mogło ubiegać się ponad 6,5 tysiąca gospodarstw. Wnioski o środków... Reklama w różnych charakterach. Sekrety, tajemnice, kłamstwa. Co nam dają? A co zabierają? Jak chronić dzieci przed wojną rozwodową? Jak sobie radzić z narcystyczną matką? A z częścią nakładu książka za plany rok? Niepogodnie tylko miejscami, zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura 16 stopni na północnym wschodzie do 24. A informacje dnia o 16. Zapraszam. No, wszystko. No Jezu, co ty robisz, dziecko? Trzymaj to, myśl. No nic, tam jest jeszcze, przychodzi faktura. To mi nie rozumiesz. No nie rozumiesz. No i wracamy do rekonstrukcji. Wczoraj bardzo szeroko potem wystąpiło. No tak jak na telefon, to jest bez produktu pod telefon. Bądź co bądź, to też rzecz ciekawa sama w sobie. Ale bardzo rzadko pojawił się taki komentarz mówiący o tym, że miałaby się konstrukcja trochę zgadza z taką opinią. Zada się cel, że będzie rekonstrukcja. Wie pan, że wyrzuca się 5 ministrów, 4 się przestawia, tutaj 4 ministerstwa łączy się w jedno. To jest pożąda rekonstrukcji, rozumiesz, taki oczekiwany. W pewnym sensie tej było, bo tylko 3 ministerstwa połączono w jedno. Wskazujesz na to, że inni nas wykluczają. 4, w tym sensie, że do Ministerstwa Rozwoju jak gdyby dołączono infrastrukturę. Podmiotem, którego można wsadzać, ale nie jako ta sama osoba, też pełni funkcję ministra finansów, no i w tym sensie to jest istotna rekonstrukcja, to im więcej rekonstrukcja idąca dalej, że jakiekolwiek wcześniej, bo nie było do tej pory wicepremiera, czy w ogóle jakiegokolwiek ministra, który pełnił tyle funkcji w rządzie, w tak bezpośredni sposób nadzorował cały sprawę gospodarczy. No i teraz pytanie, czy to dobrze, czy to jest biorąc pod uwagę bardzo wicepremiera Morawieckiego, to dobrze, że dano możliwość skupienia wszystkich tych środków decyzyjnych w jednym ręku. Z drugiej strony, czy to nie jest jednak pewne ryzyko? Że są mniejszościami, że są wycofane. Jest takie przysłowie, po efektach poznacie. I myślę, że tutaj trzeba poczekać, czy to się sprawdza na pierwsze projekty. Jeżeli te projekty szybko się pojawią, a na myśli projekty będące realizacją tak zwanego planu Morawieckiego, to w tym momencie można powiedzieć, że ten system się sprawdza. Jeżeli natomiast będą jakieś poślizgi pominięcia, to będzie to dowód na to, że po prostu coś jest nie tak, mimo że jest tak duża skumulowana władza w jednym ręku. Profesor Antoni Karwiński, z którym miałem okazję rozmawiać ze sobą kilkanaście, kilkadziesiąt minut temu, mówił jednak, mimo takiego dosyć życzliwego podejścia do tych planów, mówił bardziej o obawach, czy jednak skupienie całej władzy, całej tej ekonomicznej, gospodarczej władzy w jednych rękach jest niebezpieczne. Dwa, oddzielny minister finansów jest takim gwarantem tego, że gdy pojawią się nazbyt gorące pomysły, to jest ktoś, kto może te pomysły trochę chłodzić. W tym przypadku do Agentury Bezpieczeństwa. Na pewno wicepremier Mateusz Morawiecki będzie musiał się wykazać ogromną podzielnością uwagi i zainteresowania. Mało tego, umieć wychwycić z tak wielkiej liczby spraw, te najistotniejsze, te, w których on będzie musiał być może zmieniać na przykład decyzję swoich zastępców. Będzie miał w sumie 15 zastępców. A opanowanie tak dużej liczby jeszcze do tego departamentu, biur, pomijając urzędy skarbowe, celne, kontroli skarbowe. Ale fakt, że to wszystko będzie jedna osoba musiała ogarnąć, no to będzie wymagało dużej sprawności organizacyjnej. Jeżeli chodzi o kontekst polityczny ze stawem gospodarki, to jakie szanse gospodarcze będzie miał wicepremier Morawiecki. Jak należy odczytywać fakt skupienia tak dużej władzy w jednej ręku? No bo dodajmy jeszcze komitet ekonomiczny Rady Ministrów, ciało, które powróciło na tą rządową matę, na czele którego również staje wicepremier Morawiecki. Jak się będzie przekładać na relacje z wicepremierem Morawieckim? Bardzo, ale chyba jednak trochę wspomniano w tym.
pożegnała się z kolejnym z ministrów, których uważano za... jak jakiś wariat, to może i nie ma. Wygląda po prostu na to, że mamy realizację tego scenariusza, który nakreślił kilka miesięcy temu prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Trzeba porzucić w wymiarze symbolicznym plan Balcerowicza i skupić się, wybrać plan Morawieckiego. I w pewnym sensie to jest ogromny kredyt zaufania dla wicepremiera, gdzie on, mając w tej chwili całkowicie wolny rynek i tak ogromną władzę, porównywalną z władzą premiera, będzie w stanie to wszystko wytrzymać. Ciekawe, czy dzwoni wicepremier Morawiecki, żeby coś zastąpić. Rozumiem, że nie. Tym razem nie. Tym razem nie. W takim razie wracamy do naszej rozmowy. Czy to oznacza, że Boże, nie wiem, jakie słowa to ubrać, waham się, że tak naprawdę postacią pierwszoplanową w tym rządzie będzie teraz wicepremier Morawiecki? To na pewno, ale pamiętajmy jednak o tym, że jest pełnoprawnym jak gdyby premierem, jest mimo wszystko tylko zastępcą. To mało tego, osobą, która w tej chwili już nie będzie mogła powiedzieć, że ktoś mu przeszkadza w realizacji jego planu. Do tej pory można było powiedzieć, że był taki swego rodzaju dualizm gospodarczy. W tej chwili już nie ma i na nim spoczywa ogromna odpowiedzialność. Musi bardzo szybko pokazać konkretne projekty, które przedłoży Radzie Ministrów, konkretne projekty będące realizacją jego planu. To, jak słyszeliśmy się na konferencji, ma być związane ze zmianami w budżecie. Jeżeli to się szybko nie pojawi, to myślę, że ta jego pozycja wcale nie musi się wyjaśniać. To jest taka trochę bomba za późnionym zapłonem, wstawiona pod fotel wicepremiera Morawieckiego. Nie, myślę, że to przede wszystkim jest ogromny kredyt zaufania ze strony władz partii, ze strony pani premier prezesa Kaczyńskiego. Ogromny kredyt zaufania do tego, o czym mówi wicepremier Morawiecki w ostatnim roku. I pytanie, czy będzie w stanie ten kredyt dobrze spożytkować. Ja osobiście mimo wszystko wydaje mi się, że nie zazdrościł, dlatego że odpowiedzialność jest ogromna, a nie wszystko będzie w stanie ogarnąć. Nie będzie w stanie zajrzeć we wszystkie szczegóły, będzie musiał bardzo mieć dużą uwagę skupioną na współpracy ze swoimi zastępcami. Pytanie, czy wszyscy z nich będą w stanie spełnić jego oczekiwania, dlatego że jeżeli nie będą, to nie oni będą ponosić za to odpowiedzialność, tylko to wszystko spoczy na nich wtedy. No właśnie, czy na nich, bo jednak europosłanka nie spełni tego oczekiwania, wówczas jej sprawą. Ale cały stron gospodarczy wygląda na to, że pani premier przekazała w ręce swojego zastępcy i jakikolwiek problem, no chociażby tego rodzaju jakimś podatkiem tego rodzaju handlowym, w tej chwili nie będzie obciążał pani premier czy kogokolwiek innego, a wyłącznie ministra Morawieckiego. Serbska policja aresztowała pod zarzutem serwisu komendanta policji w Kosowskiej Mitrowicy Nechatatafiego, gdy tylko przekroczył granicę Kosowa z Serbią. Został zatrzymany na podstawie nakazu aresztowania wydanego 6 lat temu przez sąd w Niszu w związku z podejrzeniem popełnienia aktu terroru. Serbia uważa Kosowa za swoją zbuntowaną policję. Legia Warszawa zapowiedziała odwołanie decyzji Komisji Dyscyplinarnej UEFA, która ukarała się za o budowę przemysłu, no chociażby bez przemysłu zbrojeniowego, a to z kolei na przykład będzie wymagało zamówienia ze strony służb mundurowych, nie tylko wojska, ale na przykład też polityków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Nie da się też oddzielić kwestii finansów unijnych od na przykład Ministerstwa Środowiska. To jest wszystko ze sobą zbyt powiązane, żeby można było całkowicie wyodrębnić te sfery gospodarcze. Ale w moim przekonaniu ważniejsze jest to, o czym nie wiemy. To znaczy, mam na myśli Wojciechowski chce wrócić do piłki, będzie wybranym w tygodniu w wyborach na prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Wjazd na przedstawienie konkretnych jest na 28 października. Właściwie konkretnych ustaw realizujących jego plan. Panie Pośle, przechodzimy do bardzo ciekawych kwestii. Dzisiaj dokumenty na antenie Polskiego Radia 24 wicemarszałek senatu. Pan Pielar mówił o tym, że to rozwiązanie ze skupieniem będzie miał kontrkandydata. Józef Wojciechowski to właściciel firmy deweloperskiej do 2012 roku był też właścicielem Gotarza. Ja się nie dziwię, dlatego że...
gdyby to zostało tam przedstawione, jak to przedstawił to by świadczyło o tym, że no właśnie jest to swego rodzaju ultimatum dla wicepremiera. Że ma określony czas na przeprowadzenie działań, ale dlaczego tak nakazać życiu? Ja mogę jeździć, ale to jest najdaleko, no z Kiedemnego. Zobaczę jeszcze. No pa, budziaczy. To jest ultimatum, przecież pomysł na przykład pozwala wysnuć przypuszczenia, że do tego duetu dyskusowała jeszcze trumna trzecia, odwita, której wychylał karę Schmidt. Tak się zaczyna artykuł naukowy Filipa Białego na temat właśnie Karla Schmidta i pytaniem, patronuje temu pytanie, czy Karol Schmidt jest ideologiem czwartej RP. Dlatego z wielką przyjemnością przedstawiam teraz Państwu gościa, właśnie Filipa Białego z Wydziału Dziennikarstwa Nauk Politycznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza, czyli Biały jest w naszym studiu w Poznaniu. Dzień dobry. 3 miesiące, pół roku, czy 10 no właśnie, miesięcy. Tylko chciałabym, żebyśmy trochę słuchali. No cześć Wojtek, cześć. Coś masz na dzisiaj? Postać Karla Schmidta. Tu oczywiście jest wiele wątków, których należy zaznaczyć, że Przyleciałem. Kramek Królewski o 15? No to już jest 15, no i co? Jeżeli jednak wtedy też by to było, można było potraktować jako... A to jest wernisaż? Ultimatum ograniczonej czasowo możliwości zajmowania tych wszystkich stanowisk. To by na pewno osłabiło czasowo możliwość funkcjonowania wicepremiera Morawieckiego na tych stanowiskach. Dlaczego? Dlatego, że bardziej by się wydłużał czas jego zajmowania przez tych stanowisk. Że czas już z tym skończyć i czekali na to, kiedy tak się stanie. A tak pani premier przecięła wszelkie spekulacje, mówiąc, że to jest de facto na czas nie będzie. To chyba Krzysztof Królewski mówi i wczoraj. To jest coś takiego, jakaś szlachetna idea, że zapomniałem. Jeżeli ktoś mówi, tak, to jest niewątpliwie jakaś szlachetna idea, ta niepełnosprawna, że większe prawa dla niepełnosprawnych. De facto powiedziała, że on staje się odpowiedzialną osobą w jej rządzie za całą gospodarkę, niezależnie od tego, na jakim poziomie, jakim się to będzie działo. Ona nie przewiduje w jakiś sposób terminu, kiedy miałby się skończyć pewnymi przedmiotami kierowniczej roli gospodarce, ale ja bym chciał zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt, który się bardzo rzadko przejawia w komentarzach na temat wczorajszych decyzji, bowiem pani premier zapowiedziała też utworzenie takiego centrum analizy planowanego Centrum Studiów Strategicznych, co moim zdaniem trochę jest nieoceniane, a ma być takim wsparciem właśnie analitycznym na wicepremiera Morawieckiego. To będzie swego rodzaju zmiany właśnie to, czego brakowało de facto rządowi, takiej ośrodka planowania strategicznego jego działa. Co też może dziwić, że do tej pory bez takiego centrum, bez takiego ciała, w związku z tym, jeżeli... No jak Wzmacnia kontrolę premiera na tacy premierów. Ja mam te zaproszenia, mogę ci dać. No co, co, co? I mówiąc prosto, dawał kierunek. O której? Analitycznym, będzie miał wpływ na kierunek prac analitycznych, które później będzie... To ja do ciebie zaraz zadzwonię, to odezwij się, bo ja tu mam 141. Hipotetycznie konserwatyści, jak i pani premier zwracała różnego rodzaju analizy. Nie, chodź na to, co ja do ciebie teraz mówię, nie na to. Kompletnie zgadzają się z pomysłami pana wicepremiera, który odpowiada za kwestie gospodarcze. Nie, 506, to może... Nie mam. Daje pani premier wpływ na kształt tej decyzji, które będą opracowywane w ministerstwie. Dobra, ja zadzwonię, bo to jej nie ma to na środku planowania. To ma być przerywane. Dobra, samo się tutaj bywa. No to ja zaraz kontrolę nad tym, co... No na razie, to dzwoń tam. A tym samym pokazuje, że to jest...
do premiera należy ostatecznie głos. Z jednej strony mamy takie jeszcze jedna kwestia, rządy rządowej większości. Z drugiej strony ciało wraca, jako jest przywrócone. Nie, no tak jest. Ale jest jeszcze coś takiego, jak komitet stanu. Sądził, że są to elementy, których powoli z sobą się nie da. Zważy przechodzić, że demokracja liberalna skazana jest na opaczek. Do tej pory dziś zwłaszcza myśliciele lewicowi starają się do tej myśli Schmidta nawiązywać, ale nie zapewne jako, tak, dlatego takie absolutne krytyki liberalne.